Witajcie kochani bardzo serdecznie po dłuższej przerwie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza sewa w serii Han Solo and Chewbacca, czyli seria ongoingowa komiksowa od wydawnictwa Marvel, która już co prawda doczekała się trzeciego zeszytu, ale ja, jako że nadrabiam zaległości, dziś dla Was będę zajmował się z Wami, będziemy zajmować się drugim zeszytem tej serii komiksowej, serii, która w pewien sposób po pierwszym zeszycie zamknęła nam się pewnego rodzaju zaskoczeniem i szokiem, ponieważ Rzekomo Han Solo na Koreli spotyka podczas wykonywania jednego z zadań dla dżaby, spotyka rzekomo swojego ojca. No i oczywiście, tak jak wtedy mówiłem, że możliwe, bardzo prawdopodobne jest, że jest to pewnego rodzaju zagrywka e, tylko i wyłącznie sensacyjna, żeby przyciągnąć czytelników do serii komiksowej. Takie samo podejście ma Han Solo na początku tego komiksu, kiedy solidnym prawym sierpowym tłumaczy petentowi, że no nie ma szans, żebyś był moim ojcem. Jednakże w trakcie całego tego komiksu z jednej strony na samym początku dostajemy retrospekcję, kiedy to ojciec z, z młodym Hanem Solo e, spędzali w pewien sposób swój quality time, e, gdzie mówił mu, że życzy mu jak najlepiej, że chciałby, żeby jego syn osiągnął coś więcej niż on sam w życiu i później w trakcie całego tego zeszytu Han Solo coraz bardziej przekonuje się za pomocą różnego rodzaju dowodów, wspomnień, które przekazuje mu ojciec, że rzeczywiście jest to jego jego tatuś, tak, łącznie z na samym końcu, kiedy Przekazuje mu hologram z ich wspólnym zdjęciem. I cały ten zeszyt, tak naprawdę, jest kontynuacją z jednej strony tego wątku przestępczego, gdzie. Han, no teraz już jego ojciec Chewbacca oraz Grido próbują zdobyć, dostać cenną przesyłkę u konkurenta Jabby, włamując się powiedzmy do jego, do jego apartamentu po raz kolejny z drugiej strony mamy wątek Marszala Bacavanto, który kontaktuje się z Bibłem Fortuną, żeby dowiedzieć się gdzie jest Han Solo i żeby go ostatecznie dorwać i tutaj jakby oczywiście sam zeszedł kończy się plot twistem polegający na tym, że w sejfie nie ma tego co miało być a nasi bohaterowie są zamknięci w pewnego rodzaju pułapce i muszą coś wykombinować. I z jednej strony um, to jest naprawdę przyjemny zeszyt, czy też jak na razie przyjemna seria komiksowa pod kątem przestępczo-przemytniczo u Złodzieja Szkowy. Mianowicie, to w jaki sposób jest pisany Han Solo, to w jaki sposób są pisane jego interakcje z przede wszystkim grido, gdzie mamy tutaj ten takie no sprzeczki co chwilę, czy powiedzmy wstryczki w nos, które naprawdę sensownie działają i, i funkcjonują w niezły sposób. Cały motyw powiedzmy kultury koeliańskiej i, i gdzieś tego ukazania, że nawet nieważne, czy, że nie jesteś szmuglerem i tak na Corelli musisz kombinować, co pokazuje jego ojciec. Sam, sam wątek powiedzmy tego marszala, czy też szeryfa jest no, ze względu na jego enigmatyczność na razie naprawdę, naprawdę przyjemny, jak i również design postaci jest naprawdę super, ale z drugiej strony no, mamy ten wątek ojca Hana Solo, który na chwilę obecną Wygląda powiedzmy w niemal 100%. Zostawię te, 9, te, te parę procent niepewności, ale niemal na pewno rzeczywiście jest to ojciec Hanasolo. Solo. I teraz albo jest to jakiś naprawdę bardzo wyszukany e, przekręt, gdzie ktoś próbuje oszukać Hana Solo, i Han Solo ostatecznie e, odetnie się poza najbliższymi, poza czubaką, powiedzmy od ludzi, i nikomu nie będzie ufał, co odmieni się dopiero w oryginalnej trilogii. Albo z drugiej strony, rzeczywiście to jest jego ojciec. Um, co będzie dziwne, co z jednej strony jest ciekawe, w jaki sposób to zostanie poprowadzone, ale jest to wątek, którego w ogóle nie musiałoby być. Absolutnie nie odczuwałbym potrzeby, żeby to, e, żeby miał jakąś w pewien sposób chęć, czy bardzo gigantyczną pasję, żeby dowiedzieć się, co się działo z ojcem Hana Solo, bo. Nie jest to w jakiś sposób, powiedziałbym, potrzebne. Naprawdę ta seria komiksowa spokojnie mogłaby sobie poradzić tylko i wyłącznie z tymi wątkami przestępczymi, gangsterskimi, bo to jest o wiele bardziej ciekawe. Więc. Boję się, boję się szczególnie tego, że to jest, mam wrażenie, że ten wątek ojca Hana Solo pojawia się tylko i wyłącznie po to, żeby przyciągnąć w pewien sposób widzów, czytelników, że no widzicie tutaj mamy Hana Solo, tutaj on kradnie i w ogóle, ale do tego robi to ze swoim tatusiem, którego dawno, dawno, dawno temu nie widział, więc na razie jestem troszeczkę sceptyczny, znaczy cała seria wygląda naprawdę nieźle, prezentuje się całkiem sympatycznie, jest taka relaksująco, prosto, przyjemna, no ale ten Wojtek, wątek Ojca Hanna Solo to naprawdę, naprawdę um, nie za bardzo mi na tą chwilę podchodzi, no i zobaczymy właściwie co z tego wyjdzie finalnie. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie moi drodzy za dzisiejsze spotkanie, standardowo przypominam, że możecie wesprzeć mnie stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia w następnym materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!